Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 13 zadanie z matury poprawkowej z 2016 roku. Zadanie jest takie: liczba wartość bezwzględna z 3 minus 9 przez minus 3 jest równa. Jak zobaczyłem na to zadanie, to stwierdziłem: what the hell? Bo sorry, ale ułamki to jest podstawówka i wartość bezwzględną też się uczysz w podstawówce, więc teoretycznie ogarnięta osoba z matematyki, która się jest w podstawówce, zrobi to zadanie. Tak? No bo zobacz sam. Jakie to jest proste. No. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, żeby. Przepiszę. 3 minus 9 to jest oczywiście minus 6. Wartość bezwzględna z minus 6 to jest 6. A 6 podzielić przez minus 3, 6 przez 3 to jest 2 i dodatnia z ujemną to jest minus. No, brak słów po prostu. Kto wymyślił takie zadanie? Mówię, to jest poziom podstawówki szóstej klasy. Dla jakiejś tam ogarniętej osoby z podstawówki to zrobi, tak? A to jest zadanie maturalne. Banalne. Przynajmniej ja tak uważam. Jeżeli uważasz inaczej, śmiało pisz o tym w komentarzach, ale ja uważam, że to jest banalne zadanie. I mówiąc szczerze, chociaż pewnie mnie za to nie będziesz lubić, nie powinno się znaleźć na maturze, bo jest za proste. Po prostu jest za proste. I tyle. Dobra. Pytania w komentarzach oczywiście. Standardowo napisz zresztą, co sądzisz o tym zadaniu, bo jest no banalne, no proszę was, banalne. Okej, tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne zadanie. Heja. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.